moich erotyków. W wykonaniu właśnie moim i Jacka, który będzie mnie wspomagał w recytacji. No, wiadomo, jest przedstawić sobie tutaj różne barwy miłości, właśnie z całą gamą towarzyszących jej odczuć. Chcemy poruszyć struny czułe waszych serc i później zaprosić do tworzenia, współtworzenia takiej miłosnej symultany, żeby każdy się włączył ze swoimi utworami, ponieważ jest tu bardzo dużo poetów, których będę chciała też tutaj zaprosić i przedstawić też tym, którzy jeszcze ich nie znają. Tak, jako pierwszy właśnie, ponieważ też przyjaciółka moja, wszystkim znana, Ania Tawłowicz z Zakopanego, nie mogła też z nami być, też bardzo żałowała. I prosiła mnie, żeby przeczytać erotyk, który ona bardzo lubi. Jest to jej ulubiony, mój ulubiony wiersz dla niej. Erotyk morski. Nocą przywołują mnie twe szepty. Bryzy zawodzące nokturnami. Aż napływasz. Przełamujesz tamy i nawadniasz skorupki jajeczek. Zagrzebane w piaskach mojej plaży. Rankiem nasycony i łagodny stroisz moje piersi szmaragdami i otulasz delikatny poszum kołysany na wysepkach piany. Milknie we mnie zgiełk ostatniej bitwy. Dźwięki buczków gasną w mojej głowie. Rozpalona czekam na twój przypływ. Byś mnie kochał, kochał nieprzytomnie. Dziękuję bardzo za brawa, a ponieważ teraz powiemy no, dosyć dużo tych erotyków, będą one dosyć krótkie, mówię na nie wręcz SMS-owe takie, można powiedzieć. Także właśnie dziękuję bardzo za brawa i prosiłabym, żeby no, nie bić pomiędzy tymi wierszami braw, tylko na końcu, jeżeli zasłużymy, jeżeli będziecie tak uważać, a mam nadzieję, że tak, to wtedy już będą ogólne takie brawa.